Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus rzekł do niej: Mario. Myślę, że to była najpiękniejsza chwila w życiu tej kobiety, gdy spotkała zmartwychwstałego Pana i choć jej oczy były zamknięte, to Jego głos, te kilka dźwięków, które wypowiedziała, które ułożyły się w jej imię, musiało tak głęboko dotknąć jej serca, tak przemienić jej serce z zamkniętego, umarłego, zatęchłego w pełne życia i jasności, że takie doświadczenie z pewnością pozostało w niej jako najpiękniejsze na świecie. Jezus wypowiada to słowo Mario, żeby udowodnić swoją miłość. W zwyczajach narodu wybranego było, że mężczyzna mógł wypowiedzieć imię kobiety dopiero w dniu, w którym ją poślubił. To imię wypowiedziane tak zupełnie wprost, ono nigdy nie pojawiało się na ustach mężczyzn, gdy mówili nie do swojej małżonki. Więc Jezus, gdy mówi do niej Mario, to tak jakby brał jej duszę w oblubieńczą miłość. To tak jakby jej mówił, ta relacja, która jest między nami, to jest najpiękniejsze, co się może zdarzyć między dwoma osobami. Najbliższe, co może się zdarzyć między dwoma osobami. Dziś Jezus zmartwychwstały wypowiada Twoje imię. Najczulszym, najcieplejszym, najpiękniejszym głosem na świecie. I mówi do Ciebie po imieniu, żeby Ci powiedzieć, że kocha Twoją duszę i że wchodzi z Twoją duszą w oblubieńczą miłość. Do zobaczenia jutro.